Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Shrek 2. Jesteśmy już na... O, proszę. Okej, jak to tylko scenografia, to nie będziemy mieli żadnych hamulców. No i tak, wyszliśmy z więzienia, moi drodzy. I teraz najeżdżamy na zamek za siedmiu gór ogrodu. O, no proszę. Także zniszczmy to przejście. Tylko jak je zniszczyć? Aha! Prawym przyciskiem myszy jest... Jest kopniak. Dobra. Tylko tak, trzeba będzie... Uważać, aby... Dobra. Musimy uważać na tych rycerzy, bo bardzo szybko tracimy... Bardzo szybko tracimy HP, tak by the way. Już mam pół jakby paska. Co nie jest fajne. Dobra, karoca wróżki chrzestnej. Jeszcze raz. No jeszcze raz. A, mogę to wziąć? To się zbugowało. No nie, no niestety chyba nie, ale mogę to wziąć. To też zadziała? Może w cukierni, ale tu nie znaczysz. I jeszcze raz. Co do? Uwaga, dzikie kalorie na 12! Dzikie kalorie. Co za tekst. No i jeszcze to trzeba by było rozwalić. Tylko trzeba tam jakoś tak podejść fajnie. O! Teraz można to wziąć. I rzucajmy. Dobra. Ale jeszcze zniszczmy tamte... namioty. No właśnie. Czyli są tu apteczki. Tych namiotach. Albo dobra, nie będziemy się tam cyrtolić z tymi namiotami. Za dużo to czasu zajdzie, wiecie. Idźmy po prostu przed siebie. O, dobra, to jest. O, to jest ważna rzecz. Żeby nie mieć kontaktu z mlekiem. What? Dobra. A wystarczy to rozdeptać. Jeszcze sobie zniszczymy te wrota. Okej. W ogóle, że mlekiem nas zrzucają, o ludzie. Dobra. No, da się to zniszczyć. No, chcę to rozdeptać. O, dobra, poszło. No i teraz idziemy do głównego wejścia, nie? Tak, tak. No i się udało. Dobra, wchodzimy na bankiet. Teraz musimy znaleźć salę balową i przerwać tę szopkę. No proszę, sala balowa, czy to nie tu zwykle urządza się bale? Uważaj, tu mogą być truchny. Może lepiej pójdę przodem. Aha. Tu i zabezpieczaj tyły. Okej, okay. Tu mogą być druchny. Dobra, także ruszajmy. Tu też można bardzo dużo golda zebrać. Także fajnie jest tutaj eksplorować. W jakichś różnych zakamarkach. Ale nie pamiętam, ile tutaj faktycznie rzeczy było. Są ładne gobeliny. Oczywiście mówiąc o gobelinach, mam tu na myśli te
dywany takie haftowane z ikonografiami i tak dalej na ścianach oczywiście. A to co? To jest jakaś dziwna taka skrzynka z kitrana. Ale nie można tego zniszczyć, no cóż. Trudno. A po drugiej stronie... O, tu jest więcej tych beczek. No, przepych musi być. No, w końcu zamek, nie? Jeszcze fajnie by to było zdobyć jakieś listy gończe i... nie wiem, może czterolistną koniczynę. Aczkolwiek wydaje mi się, że z uwagi na to, jaki już jest długi ten pasek, to wydaje mi się właśnie, że chyba wszystkie koniczyny mamy zebrane. Także chyba jest spoko. Okej, co my tu mamy? O, tu były właśnie te takie jakby ruchome dziwne drzwiczki. Czekajcie. O, no właśnie, tu na mieczyk. To nas obróci w drugą stronę i mamy... Uuu, ile hajsu. Jakieś kosztowności właśnie. Które sobie nie weźmiemy jako posag zafione. Czy tam by się dało wejść? Chyba tak. Spróbuję użyć tego eliksiru pomniejszającego. Sprawdzimy. Fiona mogłaby mnie nosić w kieszeni. Nie, niestety nie. To jest tylko miejsce po to, żeby wyciągnąć, żeby wyszły te po prostu pająki, także nie da się tam wyjść, trudno. Trzeba będzie chwilkę poczekać, aż eliksir przestanie działać. Tylko tak, na co jest ta wajcha? Zaraz sobie zobaczymy, bo nie mogę tak, nie? No nie mogę. W tej mniejszej postaci nic nie mogę robić oprócz chodzenia. To robi. Aha, to obraca ogółem. A to podnosi zabezpieczenie. Oczywiście strażnicy muszą przyjść. Już się z nimi rozprawimy. Tak, na hita poszli. Spoko. A bo to są ich jakby te kanciapy, nie? Chciałem powiedzieć dormitoria, ale to trochę by nie ten tego spasowało. Okej, okay. Worek treningowy z nadrukiem Lorda Farquada. chyba go nie lubią zbytnio. Aczkolwiek on, jakby nie patrzeć, umarł, nie? Także jego to nie powinno być, widać. Mi się wydaje. A, cholerny rycerz. Dziwnie się zbugował. Mogę go teraz zniszczyć? O! Wcześniej, nie wiem, był chyba za blisko ściany albo co? I to uruchomi nam kolejne przejście. Dobra, zniszczeni są. Tak, kolejne skrzyneczki. Znowu worek treningowy z wizerunkiem Lorda Farquada. I mamy kolejny list gończy. Tym razem jest to poszukiwany Humpty Dumpty. Bo nic tylko się rozbijał. Okej. Okay. Także w ogóle zerkniemy na tą ilość tych listów gończych. Kurczę, brakują nam jeszcze dwa listy. Nie wiem, czy będziemy w stanie tutaj jeszcze je znaleźć, ale zobaczymy. Fajnie by było jeszcze je tutaj znaleźć i jeszcze jeden level bonusowy przejść. Mam tu coś dla ciebie. O, fajnie, jak na jednego hita idą z szarży. To jest spoko. Teraz tak, tędy i tędy, ale trzeba drzwi otworzyć. Jakimś cudem. To pytanie jak? Żadnej dźwigni jakiejś specjalnej nie widzę. Chyba, że tam trzeba po prostu podejść, żeby to się samo otworzyło. Tak jest. No, jeszcze tu. I ten worek. O, w skrzynce był rycerz? What the hell? Dobra. O, czyli po prostu trzeba podejść. Zostaw mnie. Łapy przy sobie, ty! Tak. No właśnie, Fiona. Ty! Zostawiłem zaproszenie w domu. Zatańczymy, babciu?
Z miłą chęcią. Dobrze, teraz mamy walkę z bossem. Tylko tak, ja bym się tu rozejrzał. Odbijesz zaklęcia mieczem. A w ogóle to cię kocham. I miałeś rację, że to beznadziejny pomysł. Nawet nam przyznała rację, że faktycznie nie powinniśmy tutaj przyjeżdżać. Ależ ty jesteś upierdliwy. Aczkolwiek ja się tu muszę rozejrzeć za tym listem gończym, czy to przypadkiem by nie był jeszcze. Widziałem też wnękę, w którą można wejść. Czy się można cofnąć? O, i tu właśnie poszukać. Bo jestem ciekaw, czy faktycznie byłby tu list. Albo tu gdzieś. Kurczę. Czyli co, nie będziemy mieli dwóch listów, moi drodzy. Ale dobra, spróbujmy jeszcze tu wejść za pomocą tego eliksiru pomniejszającego. No co jest? Może ona mi musi trafić i wtedy mnie pomniejszy. Nie. Kurczę, niestety nie. Teraz tak, trzeba właśnie brać żarcie i w nią rzucać. No, co jest? Trzeba mieć dobry refleks i jakoś ogarnąć właśnie rzucaniem tym żarciem. Klikając lewym przyciskiem myszy, odbijesz zaklęcia mieczem. Dobra. A w ogóle to cię kocham i miałeś rację, że to beznadziejny pomysł. Aaa, nie udaje się. Marnujesz mój cenny czas. Ty mój też, złotko, marnujesz mój czas. Odbijać zaklęcia mieczem. Sprawdzałam instrukcję. To nie jest takie łatwe, Fiona. Kończy się z motyką na słońce, ale mi się trafił przeciwnik. A masz! No niby rozbijam te kule, ale nic z tego nie wychodzi. A ty, ojczulku, masz coś do powiedzenia, czy niekoniecznie? Chyba tak niekoniecznie. O! Podbiegnij do stołu i klikaj lewym przyciskiem myszy, żeby rzucać w przeciwnika jedzenie. No, trzeba to odbić. Kurczę, to nie jest takie proste. O! Lewy przycisk na jedzenie. No, proszę o jakieś żarcie. No nie da się wziąć tego żarcia. Teraz szybko jej czymś przywal. Rzuć mi ją czymś. No fajnie, ale czym? Shrek w ogóle tego nie bierze. Ach, idiotyczne to jest. No, ta walka z bossem jest upierdliwa jak cholera. O. No ale możesz więcej tym arbuzem w nią ciepać, Shrek? Marnujesz mój cenny czas. Nie wiem, jak to kurde zrobić. Ależ ty jesteś upierdliwy. Dobra, może stańmy tutaj. Może będzie łatwiej brać potem te żarcie. Klikając lewym przyciskiem myszy, odbijesz zaklęcia mieczem. A w ogóle to cię kocham i miałeś rację. No i co? No i się nie da. No to jest jakaś lipa. Kochanie, możesz odbijać zaklęcia mieczem. Sprawdzałam instrukcję. No i co, może byś wziął jakiegoś pomidora albo co? Irytujące to jest. Może odrzucić ją jedzeniem? No jakbyś jeszcze jakieś chwycił. O! No jakoś zadziałało. Dobra, zostanę w tej pozycji. Ale chwyć to, Shrek, proszę cię. Właśnie. Rzucamy jak popadnie. O! Jeszcze żołnierze przyszli. Dobra, ale załatwieni są na cacy. Było wesele, będzie i pogrzeb. No, no, nie rozpędzaj się tak, moja droga. Do stołu i klikaj lewym przyciskiem myszy, żeby rzucać. Ja tak z tym podgrzebem to się tak niezbyt nie śpieszę. No chyba, że na twój. Oszalał mnie.
i nic na to nie poradzi. Dobra, teraz. Chyba w tym miejscu dobrze to idzie, nie? Że on chwyta za te żarcie. Właśnie, działa to. No, kolejni strażnicy. Uwaga, może boleć. Dobrze, że idą na hita. Przepraszam. Ucieszysz się? Zostało ci jeszcze drugie tyle. Zostało mi drugie tyle, no. Ucieszę się, ucieszę. O, właśnie, i teraz można tą żabką przejść tam na dole. Okej, to możemy wejść. Ale mi się trafił przeciwnik. Tak trzymaj się! Dobra, można tutaj wejść. A można wejść na scenę? Można. Czy to będzie list gończy? Ależ ty jesteś upierdliwy. Czy jednak nie? No niestety nie. Nic mnie nie powstrzyma, kiedy chodzi o Fionę. Mam różdżę i nie zawaham się jej użyć. Dobra, ciepaj tymi zaklęciami. Uuu, indyka mnie zamieniła? Wreszcie masz wygląd, na jaki zasługujesz. No proszę bardzo. Teraz cię trafię. Dobra. Zaraz pokażę ci, do czego zdolne są ogry. Chwilę musimy poczekać, aż ten czar przestanie działać, aczkolwiek nie ma tu żadnego wskaźnika. Na twoim miejscu bym spadał. Teraz tak, poczekamy, aż będzie rzucać tymi zwykłymi zaklęciami. Właśnie, i teraz ciepiemy w nią żarciem, jak leci. Już niewiele zostało, moi drodzy. Jeszcze tak, 1/3 paska HP. No, teraz to. O, to trzeba właśnie tego uniknąć. Chyba nie doceniłem tego ogra. Szybki jest. Jest ogłuszona, rzuć w nią czymś. Dobra, coraz paskudniej wygląda. I kolejni żołnierze. Przesadziłem. No, ciepej tymi zaklęciami. Dostał jakiś fajny prezent. Ale mi się trafił przeciwnik. No i chyba jeszcze jedna sekwencja będzie. Kolejni strażnicy. Pomidasz się z modlitwą na słońce. No, można umrzeć ze śmiechu. Dobra, strzelaj, kobito. Ależ ty jesteś upierdliwy. No i po wszystkim. Wygraliśmy! I żyli długo i szczęśliwie. I tak dalej. Ja cię kręcę. O, ej, widzieliście kolejny etap ewolucji? No. Wróciłeś do swojej pierwotnej, nikczemnej postaci. Miau, miau, miau. Zobaczymy, który z nas załapie się do trzeciej części. Przynajmniej nie będę reklamował żwirku. No to ja rozumiem. Cóż, Fiono, masz swojego księcia? Jeszcze go nie ma. No, nareszcie. Mrau. No i wszystko po staremu. To jak będzie z tym, żyli długo i szczęśliwie? Tam, wszystko się świetnie skończyło. Tak oto... Tak oto ogr i królewna znów byli razem. Zła wróżka dostała za swoje, wszyscy wyglądali tak jak dawniej, w ogóle było cacy, a bal na cześć nowożeńców odbył się zgodnie z planem. Noc lśniła tysiącem sztucznych ogni, nikt nawet nie myślał kłaść się do łóżka i... I to już koniec, cześć! No i to już mamy koniec, moi drodzy. Tak, mamy napisy końcowe. Także zakończyliśmy tą grę pomyślnie, żeśmy zrobili happy end. No nie było innej możliwości. Jedyne czego żałuję to, że nie zdobyliśmy tych dwóch ostatnich listów gończych, ale za cholery nie wiem gdzie ja je pominąłem, bo starałem się wejść w każde wnyki, a no kurczę, dwóch zabrakło. No cóż, no trudno się mówi. Ja się świetnie bawiłem przy tym tytule, fajnie było sobie odświeżyć ten tytuł.
który grałem w dzieciństwie. Mam nadzieję, że równie dobrze się bawili oglądając ten gameplay i też sobie przypominając, jak to kiedyś graliście w tą część. Także mam nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście to nie jest ostatni tytuł z serii Back to Childhood. Na pewno się coś jeszcze pokaże. Aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć co. Na pewno za jakiś czas wejdzie kooperacja, taka gra kooperacyjna, ale też nie będę zdradzać większych szczegółów. Po prostu musicie troszkę poczekać. Wszystko jest w trakcie realizacji. A jaką ja teraz grę będę mógł ograć? Kurczę. Nie wiem, czy nie sięgnę po kolejny tytuł do Back to Childhood, albo po prostu na coś luźnego, coś bardziej nowoczesnego. Nie wiem, jeszcze się muszę nad tym zastanowić. No aczkolwiek są wakacje i spokojnie mogę sobie na to pozwolić bez żadnych jakichś tam dziwnych rzeczy, nie? Że spokojnie mogę sobie poświęcić ten czas, który jest dla mnie, nie? Także mam nadzieję, że oby jak najwięcej tych rzeczy po prostu będę mógł sobie ograć, tych tytułów. No i cóż, moi drodzy, zakończyliśmy happy endem całą naszą historię z Shreka dwójeczki. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję, że oglądaliście tą całą serię. Mam nadzieję jeszcze raz, że się Wam podobała. Zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz, jak Wam się podobało, co Wam się najbardziej podobało, jakie fragmenty pamiętacie w szczególności, bądź ewentualnie dajcie mi znać, gdzie po prostu ominąłem te dwa listy gończe, bo jestem naprawdę ciekaw, gdzie mogłem to pominąć. No i cóż, no, także linkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym tytule, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem.